Silny charakter, zniewalająca uroda i czterooktawowy głos. To Malwina Kusior. Nazwana przez Romana Polańskiego objawieniem, zadebiutowała u niego w Tańcu Wampirów. Od tego momentu do dziś możemy oglądać ją na deskach Teatru Roma. Ale Malwina to nie tylko aktorka. Właśnie wydaje swój debiutancki album Przeznaczenie. O tym, jak powstawała płyta, o tym, co było inspiracją i o pracy w Teatrze Roma opowiada nam sama artystka. Ryczów to maleńka miejscowość na południu Polski. To właśnie stamtąd pochodzi Malwina Kusior i to właśnie stamtąd przyjeżdżała śpiewać do Teatru Roma, by pewnego dnia zostać zauważona przez samego Romana Polańskiego. W mojej trzeciej klasie liceum był casting do Tańca Wampirów, do musicalu Romana Polańskiego. No i pomyślałam, no ileż można śpiewać w chórze, trzeba iść dalej. No więc zgłosiłam się na casting, napisałam maturę, zdałam ją, no i dostałam tę rolę. Po prostu jakoś tak od szczęścia albo, no nie wiem, tak jakoś skończyłam jeden etap w swoim życiu i zaczął się następny. No, bardzo, bardzo fajnie, fajne przejście z takiej radosnej, dziecinnej twórczości swojej do takiej naprawdę profesjonalnej pracy na deskach tegoż teatru. Po Tańcu Wampirów zagrała też w Akademii Pana Kleksa. Za tę rolę otrzymała złotą płytę, wyśpiewując wielki hit Meluzyna, historia podwodnej miłości. Obecnie Malwina wciela się w rolę Eponin w musicalu Nędznicy. To jest naprawdę cudowna rola, proszę Państwa. Cudowna rola, nie jestem obiektywna, to wiem i nigdy nawet się nie staram być. To jest rola młodziutkiej, 16-letniej dziewczyny Eponin, która pochodzi z patologicznej rodziny, gdzie kradną, przeklinają, biją, po prostu same najgorsze rzeczy i ona w tym wszystkim siedzi, ale tak naprawdę ona z tej całej rodziny jest jak gdyby jej wewnętrzne, to piękno z niej bije takie, że zakochuje się i dla tej miłości jest w stanie poświęcić nawet życie. Jak będziecie, to zobaczycie, ale faktycznie umiera na scenie, ratując swojego kochanego, który zupełnie nie widzi w niej kobiety ani nikogo więcej. Ale to jest naprawdę wspaniała rola i tak bardzo się cieszę, że mi zaufali, że za każdym razem, gdy gram tę rolę, to robię to w 100%, nigdy na odczep się, bo warto jest po prostu wdawać w tę rolę całą siebie, całe swoje serce. Malwina jest teraz całkowicie pochłonięta pracą, bo właśnie ma premierę jej debiutancka płyta. Czym jest zatem tytułowe Przeznaczenie? Wszystko, co robiłam, co robię artystycznie, zmierza do tego, żeby śpiewać, żeby być na scenie. To jest moim przeznaczeniem i dlatego tak jest. Troszkę inaczej różni się to przeznaczenie, słowo przeznaczenie od tytułu piosenki, który jest zupełnie ma zupełnie inne oblicze, ale jednak tytuł płyty faktycznie nosi nazwę Przeznaczenie, dlatego że wszystko, co robię, podąża właśnie w tym kierunku i to jest cel. Artystka przyznaje, że dużą frajdę sprawia jej obserwowanie ludzi. To, a także własne doświadczenia były inspiracją do tekstów piosenek zamieszczonych na płycie. Moje teksty są czasami smutne, mówią o, nie wiem, rozstaniach, mówią o jakichś przykrych rzeczach, których tak naprawdę ja na przykład mogłam nie doświadczyć, ale widząc na przykład koleżankę, która się teraz na przykład, nie wiem, tam ma jakieś problemy emocjonalne, sobie myślę, czy chyba warto o czymś takim napisać, bo to jest takie bardzo życiowe. Więc obserwacja ludzi, swoje doświadczenia też niestety, chociażbym nie chciała, ale no niestety nie jestem w stanie na razie tego oddzielić. Ale myślę, że to jest, na tym polega właśnie cały fun i jest to takie moje. Przeznaczenie to mieszanka różnych gatunków muzycznych. Usłyszymy na niej delikatne melodie i rockowe granie. Ten muzyczny miks ma odzwierciedlać prawdziwą kobiecą duszę. Ta płyta jest bardzo kobieca, bardzo zmysłowa i tak też chciałam, żeby ona tak wyglądała, ponieważ każdy z nas ma
tysiące kolorów, jesteśmy jak wachlarz i jak tęcza po prostu, jesteśmy raz słodkie, raz drapieżne, raz złe, przygnębione i tak dalej, więc każda piosenka ma w sobie coś z takich emocji. Debiutanckiego albumu będzie można posłuchać już niebawem, a my przypominamy, że Malwinę Kusior można oglądać w Nędznikach na deskach Teatru Roma.